za to, że przyłożyli się do tego, żeby ta impreza naprawdę była udana. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na wodzie, no jest coraz lepiej, zwłaszcza gdy chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Rodzice bardziej przykładają uwagę, więcej jest zainteresowania kamizelkami, które dają bezpieczeństwo dla dzieci na wodzie. To nie tylko my, nie tylko Kajakowo Ned, ale też przede wszystkim Roteco, polski producent kajaków polietylenowych. Tutaj razem wspólnie zadziałaliśmy na stulecie niepodległości Polski. Mamy kajaki biało-czerwone, mamy tak samo sprzęt biało-czerwony w postaci kamizelek i wioseł tutaj. Wszystko oczywiście polskiej produkcji, także cieszy nas to niezmiernie, że jesteśmy w stanie produkować dobrej jakości sprzęt i jest to w Polsce 100% wykonywany sprzęt. Wszelkie inicjatywy, które pozwalają ludziom odejść od telewizora, wyjść, spotkać się razem w tej niewirtualnej społeczności, tylko już takiej, można powiedzieć, face to face, są warte wspomożenia i nasze trzy firmy Roteco i Kajakowo, Olimp i Kajak Pro wspieramy drugi rok z rzędu tą imprezę w Bydgoszczy. Bardzo się cieszymy, że przypłynęła ta impreza z zeszłorocznego Zalewu Koronowskiego. Przypłynęła do Bydgoszczy. Uważam, że Bydgoszcz jest tym sercem, gdzie zlewa się przecież. Mamy tutaj, zaczyna się za chwilę jakieś Wisła, Brda, okala tutaj Wyspę Miejską. To jest chyba najlepsze miejsce dla tego typu imprez, aby mieszkańcom Bydgoszczy pokazać, że tak naprawdę rozwijanie sportów z dziedzictwa kulturowego, tego, które tutaj mamy dzięki wodzie, powinno odbywać się w tym miejscu. Co bardzo ważne, my dzięki tej części rekreacyjnej zbliżamy dzieci do wody, tak? Mamy nadzieję, że każdego roku, kiedy Kajakmania będzie pokazywała też swój wymiar edukacyjny, bo to nie tylko zawody. Tutaj mogą przyszłe rodziny, które chciałyby z tej formy aktywności skorzystać, nauczyć się, jak bezpiecznie korzystać z wody, poznawać zasady przemieszczania się w kajaku, poznać zasady bezpieczeństwa, bo tak naprawdę taka jest też rola tej imprezy. Edukować, przygotowywać tych, których mamy nadzieję, że będą bez problemu bić rekordy Guinnessa właśnie dzisiaj na rzece, gdzie bo bydgoszczanin chyba powinien mieć taki w swoim symbolu kajak. Bycie nad Brdą, mam nadzieję, że zobowiązuje. Właśnie w taki symboliczny sposób pokazać, że te śmieci, które wyrzucamy, no i niestety bardzo często, które zalegają w wodzie, w jeziorach, w rzekach, można wykorzystać w jakiś sposób kreatywny, inny, fajny, wesoły, ciekawy, zabawny. Jest to pewne wyzwanie, ale myślę, że to wszystko mogło wylądować w śmietniku, mogło wylądować w wodzie, a wykorzystaliśmy to w inny sposób. Oczywiście Bydgoszcz od wielu set lat leży nad Brdą, ale ta Brda nie zawsze była naszą chlubą, ponieważ nie była czysta. W tej chwili pierwsza, druga klasa czystości powoduje, że wykorzystujemy Brdę do organizacji różnego rodzaju imprez i takich jak dzisiaj właśnie kajakowych, ale i także zawodów pływackich, co jest ewenementem w skali kraju i Europy, aby w centrum miasta takie zawody można było organizować. Ja gdy tak dzisiaj tu chodzę po Wyspie Myjskiej i widzę te tłumy osób, które są, to jestem spokojny, że organizator, pan Łukasz Gliński, wraz ze swoją drużyną stwierdzi, że to warto powtarzać i na pewno będziemy tego typu imprezy wspierać. Decathlon jest wszędzie tam, gdzie jest sport, więc jeśli są jakieś większe imprezy masowe, sportowe w Bydgoszczy, bardzo chętnie w nich się udzielamy. Chodzi też nam o pokazanie naszej oferty, bo jeśli chodzi o kajakmanię akurat i bicie rekordów Guinnessa, co jest bardzo fajną inicjatywą, my przy okazji możemy pokazać też swój sprzęt, kajaki, które mamy w niskiej cenie i to jest dla każdych osób, które chciałyby po prostu sobie popłynąć rekreacyjnie zupełnie.
jest impreza niesamowita. Wszyscy, którzy się zjawiają, to są tutaj widzę radośni, weseli. Dla wszystkich coś jest. Także zachęcam do tego, a ogólnie to polecam dać się zarazić turystyką kajakową. Niech każdy spróbuje, bo turystyka kajakowa jest bardzo fajna, a zwłaszcza to jest turystyka rodzinna. Ja mam dwóch synów, jak jeszcze nie mieli 3 lat, ja już ich brałem na kajak, nie? No i to jest coś wspaniałego, poznawać przyrodę od strony wody. No to polecam wszystkim, spróbujcie turystyki kajakowej, tylko nikomu nie polecam przepływania oceanu kajakiem. Jakby ktoś chciał, to proszę do mnie, ja wybiję z głowy. Parę dobrych lat temu Łukasz zaszczepił w nas właśnie możliwość pływania na kajakach. Od tego czasu udaje nam się chociaż 2 razy w roku uczestniczyć w jego spływach kajakowych. No i uważamy, że jest to bardzo fajny sport, trochę wydaje nam się w naszym kraju niedoceniony, trochę w tle innych mocno rozpowszechnionych sportów. Dlatego uważamy, że należy go wspierać, należy go rozwijać. No i stąd pomysł na to, żeby uczestniczyć w takiej imprezie. Największą wartością tej inicjatywy, proszę Państwa, to jest bezpieczeństwo i to, że propagujemy właśnie turystykę kajakową, że możemy na wodzie odpoczywać, ale musimy o tym pamiętać, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Cieszymy się z tego, że to jest Bydgoszczy, cieszymy się z tego, że było bardzo dużo młodzieży. I widzimy, że ten szacunek do tej rzeki, do tej wody jest wielki. Sponsorujemy zresztą od jakiegoś czasu Olka Dobę, który, jak wszyscy wiedzą, 3 razy pokonał Atlantyk kajakiem. No i Olek, który ma teraz 72 lata, a pierwszą wyprawę zaczął w młodzieńczym wieku 68 lat. Także to przykład, że kajak to naprawdę świetna aktywność dla ludzi nawet no, w wieku, powiedzmy, emerytalnym. Także zachęcamy, staramy się dawać przykład, pokazujemy różnych ludzi, którzy naszych klientów również, którzy uprawiają kajakarstwo. No i stąd jakoś blisko nam do tej dyscypliny. Jeśli chodzi o samą próbę bicia rekordu Guinnessa, myślę, że to było bardzo fajne, emocjonalne, takie energetyczne przedsięwzięcie. Widzieliśmy mieszkańców, którzy nie musieli mieć swoich kajaków. Zarejestrowali się w ostatnim tygodniu, dzisiaj przyszli, dostali kajak, wystartowali. Byli kajakarze z bydgoskich klubów kajakowych. Byli turyści, którzy przyjechali, przywieźli swoje kajaki na właśnie kajakmanie, na zawody, które dzisiaj się działy oprócz bicia rekordu Guinnessa. Dotychczasowy rekord to nieco ponad 100 kajaków z tego, co wiemy. My mamy informację, że na linii startu i mety zarejestrowało się 320 kajaków, więc ten rekord pobiliśmy blisko 3-krotnie, choć na oficjalne wyniki oczywiście musimy poczekać. Kajakmania to jest coś dla kajakarzy i dla tych, którzy chcieliby się czegoś więcej o kajakach dowiedzieć. Każdy powinien się dobrze na kajakmanii bawić, każdy powinien sobie pooglądać może inne konkurencje, którymi się zajmuję na co dzień. Chciałbym, żeby kajaki wyciągnąć tak jakby z drugiej linii na pierwszą linię, żeby mieć imprezę godną kajakarza, jednocześnie porównywalną dla imprez organizowanych dla biegaczy, triatlonistów, rowerzystów. Niczego nam nie brakuje, zapraszamy tu kajakarzy z całej Polski i chcielibyśmy się z nimi dobrze bawić.